Witam w kolejnym vlogu. Tym razem to nie będą codzienne obowiązki, tylko zwykły, normalny vlog. Dzisiaj się bierzemy za umycie watry w środku. Mam tutaj wszystko naszykowane. Jeszcze tylko woda mi została do nalania i możemy zabrać się za mycie. Tam już sobie ten maraz z wymiotem wcześniej, śmieci również wyrzuciłem i obmuchałem sobie całe w środku z tej z tej wierzchniej warstwy kurzu oraz ze skopku wszystko. I to już no i to zostało mi tylko jedynie to. Starczy. Zostało mi jedynie co to umyć ją. Trochę zimnej wody dolejemy. Pamiętam rok temu, jak rok temu ją pierwszy raz myłem, to nie wiem od kiedy, kurde. 6 lat to jest minimum, co nie była w ogóle myta, czyszczona w środku i normalnie pół kokpitu tylko wyczyściłem, a to może chodźmy już do ten. Sobie trzeba przewziąć ze sobą. Już do ciała? Nie, zdawało mi się. Tutaj jedynie ten przód wymyłem. A zamiast wody to zrobiła się czekolada. Serio, mówię wam, że tak było. Ale w tym roku raczej tak źle nie będzie. Później zostanie jeszcze co to. Tylko ją pomyć z zewnątrz i to będzie wszystko. A drzwi zamknąć. Tu raczej wszystko będę już miał. Woda jest, siereczki są, papier jest. No. To będziemy mieli wszystko. Tajny soczek również jest. Nie wiem, gdzie by go tu dać. O, tutaj damy. Co zaraz otworzył. No przy takiej robocie można. To idzie sobie chlapnąć jedno. Czapka to później jak ten. Jak się zimno zrobi mi już w głowę. Poza nagrywaniem. No i zwykłymi ściereczkami, co są do tych do wymian od krów, ze strzyków. One są i tak nasączone alkoholem, to tam sobie, gdzie to jest do otwierania, bierzemy sobie ściereczkę. Aha, jeszcze nim pamiętam od razu kawałek papiera sobie urwać. Też nie jest tutaj. O tak, fajnie. I sobie lecimy. Szybę. No naprawdę fajnie schodzi, bo to alkohol jest nasączony. Nie wystarczy. Teraz szybko suchym papierem, żeby smugi się nie zrobiły.
Dobra, nie będzie teraz tego tak widać, bo od zewnątrz jest jeszcze nieumyte. No ale później naprawdę zwykłe chusteczki, nie trzeba żadnych płynów, nic takiego, spokojnie dają radę. Więc widzę się za chwilę, jak będę mył już kokpit tutaj wodą. To do później. Okej, jesteśmy już po umyciu szyb. Tu już trochę umyłem sobie wodą. Tutaj tą górę. Teraz biorę się za kokpit. Tu ten przód cały. I to przód wtedy będę miał zrobiony. Szykuje się już kolejna inwestycja. Nie wiadomo jeszcze kiedy przyjedzie nowa maszyna, ale raczej na... No nie wiem, no nie wiem kiedy. Ale jak tylko się pojawi i ją uruchomimy, to nagram vlog z tego. Coś tam też nagram do filmiku później. Tylko że jak vlog nagram, to wtedy ponownie będzie raczej sypania sieczki. No raczej tak, ale to już nie będzie wtedy, znaczy w sumie sypania sieczki, to już nie będzie sieczka, tylko co innego. Bo ze sieczki będziemy schodzić na rzecz innej technologii. Ale jaką, to zobaczycie w przyszłości, w kolejnych, no w którymś z kolejnych vlogów. Do podsumowania też coś nagram z tego. To niedługo może też nagram vlog z siania nawozów na trawy. Ale to jeszcze się obejrzę, kiedy w ogóle będzie Michał siał. Tu też od razu dronem nagram coś. W sumie nie wiem, czy robić taki krótki teraz vlog, czy może nagrać jeszcze zmycia waltry, ale no nie wiem, nie wiem, czy jeszcze obejrzy. No co? To nagrane, co tu jeszcze by można było nagrać? Nie wiem, no. No zmycia to by było tyle w sumie, no. Nie ma to za bardzo tutaj dużo gadać dzisiaj. No śnieg zaczął padać. Piękna wiosna tej zimy.
Chłopcy skończyli już namioty robić. Kurczę. Chociaż się do... ale nie wiem zaś kiedy, czy w ogóle będę mył tą baltrę z zewnątrz. Jak przyjdzie co do czego, że Michał ją za jutro albo pojutrze leźnie do nawozu, no to jej nie umyję. Chociaż po nawozach się umyję. No jasne, po nawozach by trzeba było umyć. No to by tak pasowało też. O. W sumie teraz wczoraj dodałem tego jednego vloga dziennych obowiązków, to teraz pewien czas może być spokój z vlogami, bo jak się nadarzy okazja, żeby właśnie umyć waltrę, no to się dogra vlog z mycia, się coś dogra właśnie z mycia i z zewnątrz, nie? I wtedy się zmontuje wszystko razem. Dla zainteresowanych mogę jeszcze powiedzieć, ile ma zrobione ta waltra. Ona jest 2,6 rok bodajże, a ma zrobione 12,102 godziny. Więc no, trochę już jest. I powiem wam, że sprzęt nie do zajechania. Tutaj praktycznie nic jeszcze nie było robione. Żadnej poważnej awarii nie było. Jedynie co to wiązka kabli, to była taka najpoważniejsza, jakbym to tak miał powiedzieć, bo zaczęła świrować i raz nie chciała jechać do przodu, innym razem zajść do tyłu. No i doszli w końcu do tego, że to wiązka kabli była wina. To tak jak idzie wiązka, to już w ten już w fabryce tak ją poprowadzili, że przy zmianie biegów, co nie, to wajcha ciągle tarła i tarła o tą wiązkę, w końcu przetarła i się zaczęło robić zwarcia. No to właśnie mechanik z początku nie wiedział, o co chodzi, czemu tak się dzieje, i to mówi, a dobra, to może coś w skrzyni będzie. Rozpołowił skrzynię, znaczy rozpołowił ciągnik, doszedł do skrzyni, powiedział, i no tak, skrzynia jak nówka, wszystko jak nowe po prostu, tak powiedział. No i później doszło właśnie, że doszedł do wniosku, że to może być wiązka kabli i było tak jak gadał, tak jak przypuszczał. No. Dobra, tu myślę, że to będzie tyle z tego zmycia ze środka. Tu przód tu mam już umyty, a jeszcze jedno drzwi, tutaj do drzwi umyć. I później za tył się brać. No, dobra. Zobacz jak mam. To albo będziemy się widzieć w kolejnym vlogu, albo w dalszej części tego. To ja żegnam na razie. Dobra. Wiedziałem, że nagram jeszcze filmik, jak już waltra jest umyta w środku, co nie? To prawda, nie jest to perfekcja, ale zawsze to już jest dużo lepiej niż było. A do perfekcji tak już się nie dojdzie, ponieważ no, jeśli x lat nie było myte w ogóle tutaj w środku, no to się nie ma co dziwić. No, tutaj widać jakiś brud ten, tu trochę niedomyte jest w środku. No to ogólnie już dość czysto. Ale są też jeszcze jakieś
niedociągnięcia, wiadomo. Ale to i tak nie zmienia faktu, że jest już kurwa no 80% lepiej niż było. Kolejnym ciągnikiem, ale może też z niego nagram vloga, bo to byłoby ciekawe. To zaraz wam pokażę, jak nim wygląda. Chociaż w sumie już wiecie, ale to dokładnie wam pokażę. Ale jak widzicie, no on praktycznie zawsze przy paszowozie chodził. Póki nie zaczął wyskakiwać problem ze skrzynią. Tu i przy Bergmanie chodził ten Deutz. Dostaję na czapeczkę. Tutaj wszystko mamy już pobrane. No, chodzi sobie przy Bergmanie. Talerzówka ten, kosiarki. A później zaczął wyskakiwać bądź skrzyni, rozłączało ją. I to było winą tego, że po prostu moc była zwiększona, a skrzynia nie była skonfigurowana pod daną moc, ponieważ tutaj jest bezstopniówka. No i widzicie, jak tutaj wygląda. Więc tutaj no będzie masakra go myć. O, tu macie nawet mój ten no ufy na telefon. Więc może z niego też coś nagram, się zobaczy, ale to musi być najpierw zrobione i dopiero wtedy.